Wiem, niestety, ale to... W tym momencie jest taki głos. Ja nie mogę, no zobacz, tutaj jest ma przed tym, czy tam się nie lepiej? Przez pierwszy? Tutaj są. Witam na kolejnym wieczorze Krakowskiego Klubu Wtorkowego. Dzisiaj temat historyczny. Mamy pana profesora Tadeusza Wolsze z Warszawy, Instytut Historii PAN i inne uczelnie. I będzie mówił o polskim państwie na uchodźstwie 1939-1989. Także temat szeroki, myślę interesujący, ale najpierw ogłoszenia. Pierwsze ogłoszenie, są karty klubowe. Dzisiaj nasi członkowie wreszcie będą mieli dowód, że są członkami naszego klubu. Po spotkaniu będę rozdawał, proszę się zgłaszać, kto wpłacił na kartę, to ją dostanie. I drugie ogłoszenie, Adam Kalita. Ja tylko przypominam, że jutro jest rocznica tragedii smoleńskiej. Ja współorganizuję, ale państwa zapraszam na marsz, trzeci już marsz, biało-czerwony marsz pamięci, który ruszy o 8 rano z rynku pod Krzyż Katyński na placu Jdziego. I także zapraszam państwa na godzinę 10 do Kościoła Reformatów na ulicy Reformackiej na mszę w intencji świętej pamięci prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Janusza Kurtyki, jak co roku. Spotkamy się na tej mszy o godzinie 10. Proszę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, zapraszamy pana profesora. Tak, do góry. Tak, chyba działa, tak? Słyszycie mnie państwo. Witam państwa serdecznie w ramach naszych spotkań, bo takie same spotkania mamy w Warszawie, my i państwo, które z gronem kilku kolegów uruchomiliśmy 2 lata temu. Co jakiś czas przyjeżdżamy również i do Krakowa, mamy takie wykłady w Lublinie, mamy też takie wykłady w Iławie, był pomysł jeszcze w kilku innych miastach, ale na razie ta sprawa jeszcze nie została uruchomiona. W tej chwili jest już druga seria wykładów, ale my jesteśmy jeszcze z pierwszą, z tego co się zdążyłem zorientować. Krakowie jak zawsze spóźniony. Ale niedługo prawdopodobnie będziemy już rozpoczynali u państwa drugi cykl wykładów, troszeczkę inne tematy. No i jest już nas więcej, zaczynała nas garstka osób. Na początku było 6, później było 10 osób, a w tej chwili jest około 20 już wykładowców. W związku z tym coraz większa popularność, coraz to nowsze tematy i coraz młodsi wykładowcy, co dobrze rokuje na przyszłość. Ja postaram się w dniu dzisiejszym państwu troszeczkę poopowiadać o takim dość interesującym zjawisku, pewnie znanym, ale jest to temat w sumie w moim przekonaniu bardzo atrakcyjny, bowiem dotyczy polskiego państwa na obczyźnie. Czyli coś, co rozpoczęło swoje funkcjonowanie w 1939 roku, a zakończyło w takim klasycznym wyglądzie państwowym w 1989 roku. Czyli to będzie równo 50 lat dziejów nie tyle polskiej emigracji, co struktur, które składały się na polskie państwo na obczyźnie. Ja tak to sobie nazwałem. Oczywiście można dyskutować, czy to było klasyczne państwo, czy to nie było państwo, czy to były tylko elementy państwa. Niemniej jednak myślę, że temat polskie państwo jako polskie państwo, takie klasyczne, można uratować i obronić. Zresztą taka też była intencja twórców tego państwa, czyli pierwszego rządu polskiego na obczyźnie, rządu, który stworzył generał Władysław Sikorski, później którego to kontynuatorami rządów emigracyjnych byli po kolei Stanisław Mikołajczyk, Tomasz Arciszewski, Tadeusz Bór-Komorowski i kolejni ministrowie rządu RP na obczyźnie, wspierani przez prezydentów, począwszy od Władysława Raczkiewicza. Dlaczego ośmielam się mówić, że było to państwo? Ano dlatego, że te instytucje, które powstawały na początku we Francji, w Angera, później w polskim Londynie, czy nawet w Wyspach Brytyjskich, one jakby nawiązywały do tradycji państwa narodowego tu w kraju nad Wisłą. Czyli była to próba odtworzenia tych samych instytucji państwowych.
nie tylko rządu, ale również instytucji i chęć no, zapełnienia tej luki. Dodatkowo dochodzi do tego jeszcze jeden bardzo ważny element, mianowicie były te władze emigracyjne, o których zresztą w ogóle nie możemy mówić, że one były emigracyjne. Innych władz wówczas Polska nie miała, czyli to był klasyczny rząd polski, który z konieczności przebywał poza granicami kraju, ale po jakimś czasie te struktury emigracyjne część władzy przekazały do kraju w postaci delegata rządu na kraj i Krajowej Rady Ministrów. W związku z tym to było jedno ze sobą powiązane, stąd używanie określenia Polskie Państwo na Obczyźnie nie jest bynajmniej określeniem na wyrost. Rząd polski w Paryżu, już rząd ten w Angers, we Francji, zakładał, że takim etapem docelowym, tym, który będzie kończył funkcjonowanie struktur rządu emigracyjnego, będzie desant do kraju. Ale taki desant, powiedzmy sobie, nie klasyczny wojskowy, że spadochroniarze skoczą, będą to żołnierze, jakieś czołgi, samoloty, wojsko itd., itd. Miał być to desant również cywilny w postaci przeniesienia do kraju struktur rządowych. Stąd, proszę się nie zdziwić, kiedy powiem, w tej chwili rozbudowana liczba urzędników ministerialnych w rządzie polskim na obczyźnie. Ta liczba urzędników w pewnym momencie osiągnęła stan ponad 1500 najwyższej klasy specjalistów, którzy reprezentowali wszystkie klasyczne resorty rządu, tak jakby ten rząd miał rezydować w Polsce. Czyli to nie było tylko tak, jak na początku było, bo był rząd złożony z trzech ministrów, minister spraw zagranicznych, minister skarbu i minister spraw wojskowych, ale to jest początek, 39 rok i więcej nie trzeba. Bo trzeba zdobyć pieniądze, uruchomić wojsko, prowadzić politykę zagraniczną. Natomiast później dochodzą kolejne resorty. Dochodzi Ministerstwo Opieki Społecznej, Ministerstwo Informacji i Dokumentacji, dochodzi Ministerstwo Handlu, Przemysłu, Odbudowy i Administracji, czyli krótko rzecz biorąc, powstają takie resorty, które w sytuacji właśnie już, kiedy będzie możliwość powrotu do kraju, będzie ta możliwość owego desantu, to ci ludzie jako przygotowani specjaliści przyjeżdżają do Polski i obejmują poszczególne resorty, ministerstwa, wspomagani przez przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego. I takie było od początku założenie rządu RP na obczyźnie. Czyli tworzymy maksymalnie rozbudowane struktury najlepszych specjalistów, wypełniające klasyczne resorty takiego rządu przebywającego w kraju i przy pierwszej nadarzającej się okazji wracamy do Polski i obejmujemy pełnię władzy. I od początku tak zakładał i generał Władysław Sikorski, później kontynuował tę myśl Stanisław Mikołajczyk i później Tomasz Arciszewski. Przy czym też musimy wziąć pod uwagę jedną ważną rzecz. W innej sytuacji urzędował Sikorski, w innej Mikołajczyk, a jeszcze w innej Arciszewski, który był w najgorszej sytuacji, bo on został premierem już wtedy, kiedy alianci sprzedali Polskę. I ta szansa na powrót była bardzo minimalna, jeżeli w ogóle jakakolwiek była. Stąd różnie to wyglądało, stąd również dość istotne zmiany w strukturach wewnętrznych władz polskich na emigracji. Zwłaszcza już tych, które były zlokalizowane na Wyspach Brytyjskich. Często używamy tutaj określenia Warszawa nad Tamizą, co nie jest przypadkowe, albo polski Londyn, co również jest pewną przenośnią. Niemniej jednak ona oddaje jakby treść czy też pomysł, który przyświecał polskim politykom, którzy pracowali na Wyspach Brytyjskich, reprezentowali Polską Partię Socjalistyczną, Stronnictwo Narodowe, Polskie Stronnictwo Ludowe czy też Stronnictwo Pracy i oraz te nowe partie polityczne, które powstały od 1944 roku na Wyspach Brytyjskich, czyli Liga Niepodległości Polski, Polski Ruch Wolnościowy Niepodległości Demokracja, później różne odpryski od Stronnictwa Pracy, Związek Socjalistów Polski i tak dalej, Grupa Społeczna i tak dalej, i tak dalej. Także w sumie pomysł był, używając tutaj najkrótszego określenia, obliczony głównie na to, by po jakimś czasie pobytu poza granicami Polski, przy wsparciu Anglosasów, głównie tutaj myślano o Brytyjczykach i Amerykanach, przetransportować to wszystko, co stworzono na Wyspach Brytyjskich, do kraju.
W związku z tym, że ten czas oczekiwania się przedłużał, wojna trwała, Anglosasi mieli swoje własne interesy, bynajmniej te interesy anglosaskie nie pokrywały się z interesami polskimi. Anglicy i Amerykanie raczej patrzyli przychylnym okiem na Stalina, na Związek Sowiecki kosztem Polski. Stąd no, ten czas oczekiwania ulegał przedłużeniu. Niemniej jednak do końca wojny można użyć tu określenia, że te struktury one ulegały pewnym redukcjom, niemniej jednak próbowano tą substancję utrzymać w całości. Nie tylko polskie siły zbrojne na zachodzie, liczące no, ponad 250 tysięcy żołnierzy, ale również te siły cywilne w postaci urzędników państwowych, ministrów, wiceministrów, ekspertów, specjalistów. W związku z tym obok tych klasycznych urzędów, które funkcjonowały, czyli Rady Ministrów, powstawały inne instytucje, które przypominały państwo, bowiem mamy Radę Narodową, która miała być takim emigracyjnym parlamentem. To oczywiście była namiastka parlamentu, niemniej jednak był to emigracyjny parlament pochodzący nie z wyborów, bo takich wyborów nie dało się zorganizować, ale z nominacji partyjnych i prezydenckich i premiera. W każdym bądź razie pomysł był taki, żeby był to taki emigracyjny parlament. Dalej, skoro jest władza wykonawcza, skoro jest władza ustawodawcza, to musi być również władza nie tyle sądownicza, co kontrolna. Dlatego powołano do życia Najwyższą Izbę Kontroli, czyli coś, co miało sprawdzać uczciwość i rzetelność wykonywania obowiązków przez Radę Ministrów i inne instytucje rządowe. Premier na początku myślał, by stworzyć z NIK-u taką instytucję, która będzie podporządkowana władzy cywilnej, ale prezesi NIK-u dali odpór i oni praktycznie rzecz biorąc na samym początku swojego urzędowania stwierdzili, prezesem NIK-u był Tadeusz Tomaszewski, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, jest bardzo dużym rodowodem, jeszcze sięgającym carskich czasów, że on albo jest takim prawdziwym prezesem NIK-u, albo nikim nie będzie. Czyli nie dał sobą sterować. Powiedział, że bardzo rzetelnie będzie wykonywał swój urząd. Dostał zastępcę Jerzego Nagórskiego, który chociaż był działaczem Ruchu Ludowego, działaczem partii Stanisława Mikołajczyka, to praktycznie rzecz biorąc złożył mandat swojej partii i również przyjął bardzo taką pozytywną postawę nieulegania naciskom kolegom partyjnym. Także te pomysły, one też poszły w kierunku stworzenia takiego klasycznego państwa, które będzie wykonywało swoje wszystkie atrybuty. Doszedł jeszcze do tego pomysł zbudowania Skarbu Narodowego, czyli takiej instytucji, która będzie zabezpieczała funkcjonowanie rządu w tej warstwie no, bardzo istotnej, czyli finansowej. Tyle tylko, że idea Skarbu Narodowego nie udała się jeszcze zrealizować w czasie działań wojennych. Były podejmowane tego rodzaju inicjatywy. Tyle tylko, że one dopiero uzyskały taki konkretny wymiar już praktyczny i organizacyjny dopiero w 1950 roku. Natomiast prace nad stworzeniem Skarbu Narodowego były rozpoczęte i kontynuowane jeszcze w latach wojny, aczkolwiek tu to był ten jeden z tych pomysłów, który natrafił na największe problemy. Natomiast rząd funkcjonował i zresztą w ogóle państwo funkcjonowało na zasadzie pożyczek, które władze zaciągały u anglosasów, dając pod zastaw złoto, które zostało wywiezione jeszcze w 1939 roku i trafiło częściowo do Francji. No, różne były koleje tego złota. Niemniej jednak polski rząd dysponował gotówką, a oprócz tego zaciągał kredyty władz amerykańskich i brytyjskich i dzięki temu mógł nie tylko funkcjonować jako instytucja, ale również mógł utrzymywać wojsko, mógł utrzymywać szkolenie żołnierzy, tworzenie różnego rodzaju budżetów pomocy społecznej. Jeden o tym jeszcze później państwu opowiadał. Także ta cała inicjatywa oczywiście była bardzo skrupulatnie realizowana przez polskie władze na obczyźnie i one konsekwentnie dbały o to, by ta idea tworzenia polskiego państwa na obczyźnie nie umierała, ale wręcz przeciwnie, ona ulegała cały czas pewnemu rozwojowi i rozwinięciu.
bardzo ciekawie wygląda sprawa takiego majątku polskiego, który ten majątek stopniowo polskie władze wchodziły w posiadanie tego majątku. Mianowicie za te pieniądze, które Polacy pożyczali, za te pieniądze, którymi rząd dysponował, rozbudowując struktury rządu polskiego, władze polskie wykupiły kilka bardzo atrakcyjnych działek w Londynie, kilka efektownych, bardzo okazałych budynków. I pod tym względem polski rząd nie miał konkurencji, bo macie Państwo świadomość, że w czasie wojny Londyn był siedzibą przynajmniej kilkunastu rządów emigracyjnych, nie tylko rządu polskiego, ale również rządów czechosłowackiego, rządu jugosłowiańskiego, rządów krajów Beneluxu, Norwegii, czyli tych państw okupowanych przez III Rzeszę w latach II wojny światowej. I z tych wszystkich rządów emigracyjnych, których było kilkanaście, polski był numerem jeden, z racji tej, że dysponował nie tylko największą liczbą żołnierzy, no bo inne nie potrafiły stworzyć takiej siły militarnej, ale również z racji posiadanych tam polityków, a Sikorski od razu został określony politykiem numer jeden, później tę pałeczkę przejął Stanisław Mikołajczyk. Ranga Czeskiego już spadła, ale to są tutaj już za to odpowiedzialni Sowieci, którzy naciskali na Brytyjczyków, by spowodować obniżenie rangi rządu polskiego, w związku z tym, że Stalin już miał alternatywę dla rządu emigracyjnego w postaci Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, tej instytucji, która później zmieniła się na rząd tymczasowy i przejęła władzę w Polsce. No ale za to już Tomasz Arciszewski nie odpowiadał, dlatego że na to nie miał żadnego wpływu, był bezsilny, chociaż walczył, chociaż zachęcał Anglosasów, jeździł, prosił, rozmawiał. To niestety sprawa była przegrana i Churchill i Roosevelt wybrali Stalina, no bo on im gwarantował wygranie wojny i mniejszą liczbę ofiar na froncie zachodnim i na Dalekim Wschodzie. Natomiast Polacy nie mogli ofiarować aż tylu żołnierzy, którzy by potrafili podjąć walkę z III Rzeszą, a już o Japonii tu nie wspominam, bo tam aż takich możliwości Polacy nie mieli. W związku z tym polski rząd rzeczywiście przykładał dużą wagę do stworzenia takiego ogromnego zaplecza i to zaplecze zorganizował. Jeśli dobrze pamiętam, to tych ponad 1500 polskich urzędników, bo tyle mniej więcej liczyły struktury rządu polskiego na emigracji, to było ponad 1500 specjalistów z różnego zakresu. Ja nie mówię tu o ministrach, bo ministrów było niewielu, 6, 7, 5, różnie to wyglądało w czasie wojny i w okresie powojennym. A do tego dochodzili zastępcy ministrów, dyrektorzy departamentów, eksperci, specjaliści, redaktorzy i ci ludzie w sumie zasiedlili ponad 20 bardzo eksponowanych budynków w Londynie, które stały się własnością rządu polskiego. Budynki naprawdę okazałe, reprezentacyjne, w bardzo dobrej lokalizacji w centrum miasta, zostały na własność wykupione przez władze polskie i po wielu, wielu latach, już w okresie powojennym, kiedy rząd emigracyjny już wtedy, kiedy stracił swoje uznanie Anglosasów, czyli po lipcu 1945 roku, ten przecież rząd pozostał, funkcjonował. I z czego się utrzymywał? Przecież żadnej dotacji nie otrzymywał od Anglosasów. Złota już nie było. Natomiast polskie władze powoli sprzedawały te nieruchomości, czyli te pałacyki, pałacyk prezydencki, poszczególne budynki ministerstw, różnych resortów, różnych komisji, różnych redakcji czasopism i tak dalej, dzięki temu polskie władze w niezłej kondycji wytrzymały aż do 1989 roku. Te nieruchomości, które sprzedawano, pozwoliły na normalne funkcjonowanie, nie tylko opłacanie już małej garstki urzędników, ale również na funkcjonowanie różnych instytucji. Mało tego, ufundowano z tych pieniędzy stypendia dla badaczy, którzy zaczęli zajmować się dziejami rządu polskiego na obczyźnie w czasie wojny, w okresie powojennym i byłem jednym z takich stypendystów, który korzystał, chyba byłem na, nie wiem, czy pamiętam w tej chwili na ilu stypendiach, pewnie było ich ponad 10, ale między innymi właśnie z takich stypendiów korzystałem dzięki temu, że
co jakiś czas, kiedy brakowało pieniędzy, sprzedawano jakiś niewielki budynek, jakąś posiadłość, jakąś nieruchomość, a pieniądze były przeznaczane na badania naukowe, na funkcjonowanie polskiej prasy emigracyjnej, na pomoc dla kraju w tych przełomowych momentach 1956 roku, 68, 70, czy też stanu wojennego 80-81. Także w sumie można użyć tutaj określenia, że Polacy byli bardzo dobrymi gospodarzami, czyli potrafili zadbać o własne interesy i o ile w latach wojny cały czas myśleli o tym, żeby stworzyć tą taką substancję rządową, przygotować dobrych urzędników, dobrych ministrów, specjalistów i kiedyś wrócić do kraju, o tyle już po 1945 roku te cele uległy zmianie. Było wiadomo, że tej III wojny światowej szybko nie będzie, a jeżeli w ogóle kiedykolwiek będzie. Stąd zmieniła się taktyka działania rządu polskiego na obczyźnie. Ten rząd walki, bo tak siebie ten rząd nazywał do 1945 roku, zmienił nazwę w takim potocznym ujęciu na rząd oporu. Rząd oporu i rząd trwania. Struktury rządowe ze zrozumiałych względów ulegały redukcji. Polaków nie było już stać na utrzymywanie 1500 urzędników, no bo na to były potrzebne środki, tym bardziej, że powoli sprzedawano kolejne budynki, kolejne posiadłości, kolejne działki, bo również Polacy skupowali jeszcze w latach wojny działki, także wyzbywano się tego w zamian za pieniądze, które pozwoliły na funkcjonowanie. Stąd poczyniono daleko idące oszczędności, a te oszczędności polegały na tym, że redukcji uległa struktura rządowa, czyli pozostał prezydent do śmierci Władysław Raczkiewicz, a później August Zaleski, który trwał bardzo długo na stanowisku i nie chciał się za żadne skarby zgodzić na dymisję, doprowadzając do ogromnego kryzysu na terenie polskiej emigracji, nie tylko w Londynie, ale w ogóle na całym świecie. Stąd rząd już nie był 6-8-osobowy, ale najczęściej był to rząd 2-3, góra 4-osobowy. Premier i ci 3-4 ministrowie łączyli od razu po kilka resortów w ramach oszczędności. Również część tych resortów, które kiedyś były tworzone z myślą o kraju. Na przykład był resort odbudowy Polski, resort przemysłu i handlu, resort opieki społecznej, resort informacji i dokumentacji. I one z czasem stały się dla emigracji niepotrzebne. W związku z tym uległa również zmiana struktury rządu. Krótko mówiąc, zamieniono resorty, które były tworzone z myślą o niepodległej Polsce i z myślą o tym, że kiedyś ci członkowie tego rządu wrócą do Polski, zostały stworzone nowe resorty już z myślą o Polakach na emigracji, bo zmienił się cel funkcjonowania rządu polskiego na obczyźnie. A ten cel to było stworzenie przyzwoitych warunków życia dla tych Polaków, którzy z różnych względów nie mogli wrócić do Polski. Albo zdecydowali się na emigrację na Wyspach Brytyjskich, albo zdecydowali się na emigrację gdzieś nie wiadomo gdzie, nie wiem, w Nowej Zelandii, w Australii, w Argentynie, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, tam gdzie ich rzuci los. Stąd powołano taką, powiedzmy sobie, strukturę, w której znalazły się Ministerstwa Informacji i Dokumentacji, czyli takiego informowania o tym, co się dzieje na świecie i w Polsce. Stąd oczywiście resort spraw zagranicznych, który był wręcz niezbędny z uwagi na właśnie, bo rząd przejął na siebie obowiązek informowania o tym, co się dzieje w Polsce i w krajach za żelazną kurtyną. Stąd również nowe ministerstwo, które ma odpowiadać za los Polaków, którzy przebywają poza granicami Polski. Czyli takie ministerstwo takiej opieki dla Polaków, którzy nie wrócili do Polski. I mniej więcej struktura władz polskich na emigracji po 1948-1949 roku ze względów tych oszczędnościowych i ze zmianą profilu działalności władz polskich na obczyźnie sprowadzała się właśnie do takich 3-4 głównych resortów. One się różnie nazywały. Ta opieka nad Polakami poza granicami Polski przyjmowała różną nazwę. Niemniej jednak chodziło zawsze o to samo, by rząd polski dbał o to,
że ci, którzy zostają poza granicami Polski, muszą czuć opiekę nad sobą i muszą mieć zawsze kogoś, do kogo mogą się zwrócić o pomoc. W związku z tym władze polskie na obczyźnie ustanowiły taki katalog swoich obowiązków. Skoro zostało cofnięte uznanie dla rządu polskiego na obczyźnie, skoro Anglosasi, Amerykanie i Brytyjczycy nie udzielają nam pomocy, skoro Polska znalazła się pod sowiecką okupacją, kraje za żelazną kurtyną są pod wpływami Józefa Stalina, skoro poza granicami Polski zostało przynajmniej 250 000 ludzi na Wyspach Brytyjskich, kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, ponad 100 000 żołnierzy drugiego korpusu generała Władysława Andersa, do tego dochodzą tysiące polskich obywateli, którzy pozostali w Niemczech po II wojnie światowej jako jeńcy wojenni, ludzie, którzy wyszli z obozów koncentracyjnych, ludzie, którzy szukają swoich bliskich i z jakiegoś powodu nie mogą wrócić do Polski. Skoro jest tysiące polskich sierot rozsianych po całym świecie, dzieci, które wyszły ze Związku Sowieckiego, dzieci, które znalazły się w Indiach, które znalazły się w Pakistanie, które znalazły się w Nowej Zelandii, w Argentynie i w Australii, w Kanadzie, to rząd ustala pewną taką kategorię swoich obowiązków pierwszoplanowych. I sprawa pierwsza, zresztą to można do taką przeprowadzić taką gradację tych takich podstawowych obowiązków. I sprawa pierwsza to to, że władze polskie na obczyźnie przyjmują na siebie obowiązek informowania światowej opinii publicznej, co dzieje się w Polsce i w innych krajach za żelazną kurtyną, bo nikt tego nie jest w stanie zrobić. Kraj, czyli podziemie zbrojne, druga konspiracja w Polsce, jeżeli w innych krajach za żelazną kurtyną to podziemie istnieje, no to ono jest jeszcze słabsze niż w Polsce, nie jest w stanie przebić się z tymi informacjami poza żelazną kurtyną. W związku z tym rząd emigracyjny to jest jakby jedyny, który może to zrobić. To jest sprawa pierwsza, priorytetowa, najważniejsza, realizowana od 1945 roku, konsekwentnie do 1989 roku, bez żadnej przerwy i na to idą największe pieniądze. Stąd rozbudowana, bardzo mocno rozbudowana sieć prasy emigracyjnej, stąd biuletyny, stąd ekspertyzy, stąd publikacje polskojęzyczne, angielskojęzyczne, francuskojęzyczne i tak dalej, i tak dalej. I to jest sprawa pierwsza. Sprawa druga, życiowa. Mówiłem o tych 250 000 ludzi, którzy zostają na emigracji. Mówiłem o tych sierotach, o kobietach, mężczyznach, o żołnierzach, którzy przestają być żołnierzami polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Część z nich idzie do polskiego korpusu przysposobienia i rozmieszczenia, otrzymuje cywilne zawody, przestają być oficerami, żołnierzami, czołgistami, piechurami, lotnikami, marynarzami, stają się rolnikami, górnikami, pracują w hucie, na poczcie. W związku z tym dla tych ludzi trzeba dodatkowo stworzyć warunki, by mogli zacząć cywilne życie. Stąd nauka języka w kraju zamieszkania, pomoc w nauce języka, czyli język angielski, francuski, niemiecki, w zależności od tego, gdzie ci ludzie decydują się pozostać. Dalej, ta młodzież chce się uczyć. To są młodzi, to są ludzie, którzy przeszli przez drugi korpus, przez pierwszy korpus, przez dywizję Sasabowskiego, generała Maczka i tak dalej, i tak dalej. Oni mają po 19, 20, 21, 22 lata. Najczęściej pochodzą z Kresów Wschodnich. Nie mogą to wrócić, bo Kresy Wschodnie są w Sowietach już. W związku z tym trzeba dla tych ludzi stworzyć możliwość zdobycia wiedzy. Stąd szkoły średnie, powstaje sieć szkół średnich, dla młodzieży młodszej szkoły podstawowe, takie elementarne. Mało tego, przy niektórych wyższych uczelniach w Edynburgu, na przykład w Szkocji i w Londynie, powstają polskie wydziały wyższych uczelni, gdzie wykładowcami są i Anglicy, i polscy profesorowie, docenci, doktorzy, którzy przebywają na emigracji. Czyli mamy kolejny ważny element działalności rządu polskiego na obczyźnie. Kolejna sprawa to rozwój kultury, nauki i sztuki. Na emigracji pozostają dziesiątki wybitnych polskich naukowców. Tworzy się dla nich stowarzyszenia naukowe, Towarzystwo Przyjaciół Nauk,
Towarzystwo Nauk Politycznych, Polskie Towarzystwo Historyczne, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenie Literatów i tak dalej, i tak dalej. Powstaje sieć różnych organizacji. Powstają polskie czasopisma. W pewnym momencie jest ponad 150 tytułów prasowych wydawanych w języku polskim. To są różne czasopisma. Niektóre mają nakład 30 tysięcy nakładu, jak Dziennik Polski, Dziennik Żołnierza. Niektóre 15, 10. Niektóre to jest po prostu nakład, nie wiem, 15, 20, 30 egzemplarzy. Niemniej jednak każde środowisko, każda grupa, każde zbiorowisko chce wydawać swoje czasopismo. Kombatanci wydają swoje, harcerze wydają swoje czasopisma, stowarzyszenia katolickie wydają swoje czasopisma, żołnierze poszczególnych formacji wojskowych, czyli Karpatczycy, ci od generała Andersa, ci od generała Maćka, wydają swoje kolorowe biuletyny i prasę codzienną. Wychodzą czasopisma naukowe, specjalistyczne, historyczne, geograficzne, numizmatyczne. Także każdy próbuje się wkomponować w życie codzienne. Dalej mamy rozwój organizacji kulturalnych, rozwój organizacji sportowych. Kazimierz Glawisz tworzy powszechną organizację sportową, oznakę sportową, POS. To jest coś takiego, co ma jakby przygotować to najmłodsze pokolenie Polaków do być może takiej sytuacji, że będą potrzebni sprawni młodzi ludzie kiedyś w przyszłości. Nie będę tego wątku rozwijał, bo to cały czas wszystko było związane z tą trzecią wojną światową, w związku z tym ta młodzież musi być cały czas sprawna, cały czas musi ćwiczyć charakter, ćwiczyć tężyznę fizyczną i być przygotowana. Także to wszystko jest tworzone nie tylko z myślą, jakby to, że trwamy, Polacy trwają na emigracji, ale również to jest przygotowanie na ewentualny gdzieś tam w perspektywie powrót do niepodległej Polski, czy też włączenia się do walki o niepodległą Polskę. Dalej dochodzi do tego jeszcze kilka innych ważnych rzeczy, bo rząd emigracyjny i polskie środowiska emigracyjne to nie tylko to życie codzienne, to nie tylko informowanie opinii publicznej o tym, co dzieje się za żelazną kurtyną, to nie tylko ta pomoc społeczna, ale również szereg innych bardzo ważnych inicjatyw, które są bardzo mocno kultywowane w środowisku emigracyjnym. To przede wszystkim kultywowanie tradycji narodowej. I to jest po tych sprawach, o których mówiłem, kolejny jeden bardzo ważny temat, czyli kultywowanie tradycji. Emigracja jest spadkobiercą II Rzeczypospolitej. Ta emigracja polityczna, ta emigracja 1939 roku jest spadkobiercą II Rzeczypospolitej. Tu prezydent w zasadzie jest takim mężem opatrznościowym, który, wokół którego rozwija się cała ta tradycja niepodległościowa. Stąd kultywowanie przedwojennych świąt. Święta 3 maja, 11 listopada oraz 15 sierpnia oraz nowy, które pojawiły się w latach II wojny światowej. Były to święta związane z wojskiem polskim, z polskimi siłami zbrojnymi. Czyli to będzie rocznica bitwy pod Monte Cassino, to będzie agresja Związku Sowieckiego na Polskę 17 września, to będzie wybuch Powstania Warszawskiego, które jest również podniesione do rangi święta bardzo ważnego z punktu widzenia chociażby tego, że po wojnie dziesiątki tysięcy powstańców trafiło, znaczy jeszcze w 1944 roku trafiło do niemieckich obozów jenieckich i oni w 1945 roku wychodzą na wolność. Nie wszyscy wracają do kraju. I to jest ukłon w ich stronę. Bardzo ważna rocznica pielęgnowana. Świętem w ogóle jest kwiecień. Kwiecień staje się bardzo ważnym świętem, bo to jest święto związane ze zbrodnią katyńską. I ono nabiera w pewnym momencie rangi, no, bodajże najważniejszego wydarzenia. Zresztą w pewnym momencie dochodzi do takiej oto sytuacji, że problem Katynia stał się chyba problemem numer jeden. Obok tych spraw, tak powiem sobie, życiowych, które cały czas dominowały
No i tutaj rząd w pewnym momencie korzysta z pomocy Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, które bierze na siebie jakby rolę takiej instytucji, która udziela pomocy Polakom, tej takiej zwykłej pomocy, materialnej, finansowej, to od, na dobrą sprawę, 1945 roku ten Katyń zaczyna dominować w działalności propagandowej. Do tego nie ma wątpliwości. I tu rząd oczywiście jest takim organizatorem całej tej misji katyńskiej, ale gdyby tylko był to sam rząd, to nie można byłoby za wiele zrobić. Bo to mówiłem, że to jest garstka ludzi. Natomiast do tego, by nadać tej inicjatywy rangę pierwszoplanową, musiała się włączyć cała emigracja. I rzeczywiście powstaje taki społeczny komitet, na czele którego stanie Władysław Anders, i od 1949 roku to jest nieprawdopodobne zaangażowanie emigracji w tworzenie takiej atmosfery walki o prawdę katyńską. I to jest nie tylko raz do roku w kwietniu akademia w Londynie i msza. Bo to byłoby najprostsze, ale to praktycznie rzecz biorąc niczego by nie załatwiło. Stąd zabiegi, na przykład w pewnym momencie już u Amerykanów, którzy są zainteresowani problemem zbrodni katyńskiej, by nadać rangę międzynarodową przy ustaleniu sowieckiej odpowiedzialności za tę zbrodnię. Stąd bardzo ścisła współpraca z komisją Raya Maddena od 1950 roku, stąd ci polscy świadkowie jako najważniejsi w pracach amerykańskiej komisji. Stąd film dokumentalny. Polacy tworzą w Londynie film dokumentalny, półgodzinny film dokumentalny o zbrodni katyńskiej. Film, który zostaje przygotowany w 7 wersjach językowych. W wersji takiej najbardziej popularnej, angielskojęzycznej, ale dalej dochodzą do tego wersja niemiecka, wersja francuska, wersja hiszpańska. Nigdy nie stworzono wersji niestety rosyjskiej tego filmu z nieznanych mi powodów, bo to chyba byłoby też bardzo dobre rozwiązanie, niemniej jednak takiej wersji nie stworzono. Ale co można ciekawego powiedzieć, że ten film, on został oczywiście rozesłany do różnych instytucji międzynarodowych, do ONZ, do Międzynarodowej Organizacji Pracy, do różnych czynników międzynarodowych. Bardzo dużą popularnością cieszył się w Japonii. Japończycy zamówili dwie kopie tego filmu, dwie kopie językowe w języku angielskim, bo Polsk Polaków nie było stać na przygotowanie wersji japońskiej. Niemniej jednak na przykład bardzo, bardzo, bardzo dużym powodzeniem cieszyły się te dwie kopie angielskie. Dużą popularność zyskały kopie hiszpańskie, dlatego że wszystkie kopie hiszpańskie trafiły do Ameryki Południowej i one tam były pokazywane wśród nie tylko rdzennych mieszkańców w Argentynie czy w innych krajach, ale również były pokazywane w środowisku polskiej Polonii, która znalazła się w Ameryce Południowej. Niemcy od razu taką kopię zażądali, biorąc pod uwagę, że walczyli o to, by pozbyć się Katynia ze swojego bagażu zbrodni, którą to Sowieci chcieli obarczyć Niemców jeszcze w czasie procesu norymberskiego. Także dla Niemców to była wymarzona sytuacja i dla nich taki film dokumentalny, przygotowany jeszcze nie z ich inicjatywy, tylko przez Polaków, to wręcz coś, co zostało od razu przyjęte z dużą radością i z dużym zrozumieniem. Także tu w tym wypadku można powiedzieć, że ta zbrodnia katyńska, problem umiędzynarodowienia zbrodni katyńskiej, skierowania światowej opinii publicznej w tym kierunku, by świat w końcu zrozumiał, że to Sowieci odpowiadają za zbrodnie, a nie Niemcy, to jest jedno z większych osiągnięć rządu polskiego na obczyźnie. I to przez ten cały okres, począwszy od 40, na dobrą sprawę 3 roku, już od momentu, kiedy odkryto te groby katyńskie przez Niemców, aż skończywszy na 90 roku, cały czas emigracja trwała przy tym swoim postanowieniu, stąd też walka o pomnik. No i to najsłynniejsze chyba wydarzenie w dziejach emigracji, czyli rok 1956, kiedy Londyn odwiedza Nikita Chruszczow i polska emigracja przygotowuje
no, manifestację, która przerosła wszelkie oczekiwania. To jest około 20 kilku tysięcy Polaków, którzy wychodzą na ulicę Londynu, idą w kierunku budynków rządu, pałacu Buckingham, i Polacy składają taką petycję władzom brytyjskim, petycję podpisaną przez około 55 tysięcy osób. To jest kilkanaście tomów, gdzie domagają się od władz brytyjskich, by no, zwróciły się do Sowietów z żądaniem, już nie z prośbą, ale z żądaniem, by w końcu Związek Sowiecki przyznał się do odpowiedzialności za mord katyński. To było filmowane przez kroniki filmowe z całego świata. Ten pochód trwał kilkanaście godzin, bo te 20 tysięcy to ludzie, którzy szli z transparentami, to ludzie, którzy nieśli różnego rodzaju symbole. To były samochody, gdzie pokazywano taką inscenizację popełnienia tej zbrodni, jak to w praktyce wyglądało. To był teatr, jednocześnie nie tylko pochód, manifestacja, ale to był również, to było coś w rodzaju takiego teatru, który miał przemówić do wyobraźni mieszkańców Londynu, żeby ci Anglicy zrozumieli, co to jest. Bo dotychczas mieszkańcy Wysp Brytyjskich, Anglicy, im się wydawało, że w zasadzie nie wiadomo, o co tym Polakom chodzi. Rząd brytyjski bardzo konsekwentnie ukrywał prawdę o zbrodni katyńskiej. Zresztą, co jest ciekawe, oni dłużej ukrywali tą zbrodnię niż Gorbaczow. To jest nieprawdopodobne, ale władze brytyjskie zmieniły swoją ocenę Katynia dopiero po rewelacjach, które ujawnił Gorbaczow, kiedy zaczął mówić po raz pierwszy publicznie, że to jednak Stalin, NKWD, że to są zbrodnie stalinowskie. I Anglicy jeszcze nadal trwali w tym swoim zakłamaniu. Amerykanie wyzwolili się z kłamstwa katyńskiego 49-50 rok z uwagi na wojnę koreańską, z uwagi na pewien interes polityczny. Natomiast Anglicy nadal trwali w tym kłamstwie i za nic w świecie nie chcieli się do tego przekonać, że to Polacy mają rację, a nie Sowieci. I dla na przykład taka inscenizacja z 55 roku, ta 56 roku, ta manifestacja, to ona miała przemówić do świadomości Brytyjczyków. Ale czy przemawiała, trudno mi w tej chwili powiedzieć. No, Anglicy to oglądali, oni czytali. Mało tego, Polacy zorganizowali dla Anglików kilka pokazów. Dla dziennikarzy angielskich zorganizowano kilka pokazów filmowych, właśnie tego naszego filmu dokumentalnego. Przy czym pokazy polegały na tym, że kiedy okazało się, że pokaz odbędzie się w klubie dziennikarskim, to ten klub był natychmiast zamknięty. Był niedostępny dla zwykłych ludzi. Także cały czas Polacy natrafiali na ogromne problemy i musieli sobie z tym jakoś radzić. Kolejny ważny element, jeśli chodzi o działalność polskiej emigracji, to pomoc do kraju, która była organizowana i wysyłana w tych momentach kryzysowych. I to jest jakby też jeden z ważniejszych elementów, jeśli chodzi o działalność rządu polskiego i wszystkich środowisk emigracyjnych. Jeżeli popatrzymy na wydarzenia 1956 roku, to może jeszcze tej pomocy tak bardzo nie widać. Dlatego, że wówczas być może ci ludzie nie wpadli na pomysł, że można udzielić tej pomocy takiej socjalnej w postaci pieniędzy, w postaci jakichś produktów spożywczych, czy powiedzmy sobie odzieży, lekarstw. Natomiast już późniejsze wydarzenia 70 roku, 76, a zwłaszcza no właśnie stan wojenny 80, Solidarność i stan wojenny 80-81, to już tu widzimy bardzo mocne zaangażowanie środowisk emigracyjnych, tej starej polskiej emigracji, bo cały czas mówimy o tej starej emigracji. Mówimy o tej emigracji z 1939 roku i tej drugiej emigracji powojennej, tych ludzi, którzy no, ratowali swoje życie z drugiej konspiracji, czy też ludzi z Polskiego Państwa Podziemnego, którzy nie widzieli dla siebie miejsca w powojennej Polsce i zdecydowali się na ucieczkę z Polski. Mówimy o tych ludziach i oni w pewnym momencie dochodzą do wniosku, że no, skoro nie można inaczej udzielać tej pomocy, skoro nie można wrócić do Polski, no bo no jest taka, a nie inna sytuacja polityczna, no to możemy
temu społeczeństwu pomagać na różne inne sposoby. No to właśnie, wysyłano książki zakazane w Polsce, drukowano autorów z kraju pod pseudonimami za granicą, płacąc im honoraria, pozwalając na rozwój intelektualny, naukowy, wysyłając pomoc socjalną, organizowano zbiórki pieniędzy, odzieży, towarów niepsujących się spożywczych, które można było wysłać. I to było wysyłane w różno, pod różną postacią, przy pomocy Czerwonego Krzyża, przy pomocy różnych instytucji kościelnych, charytatywnych i tak dalej, i tak dalej. I ta pomoc trafiała do Polski. Nikt nie prowadził na ten temat jeszcze badań szczegółowych, w związku z tym ja nie mogę tutaj żadnych danych Państwu podać, bo nie znam ich po prostu, nie znam skali tego zjawiska, natomiast wiem, że to było organizowane i w Londynie, że to było organizowane przez polską emigrację i we Francji, i w Niemczech Zachodnich, i we Włoszech, także była to taka dość powszechnie stosowana akcja charytatywna i ona była organizowana w takich momentach przełomowych. Proszę Państwa, w związku z tym, tak, rozmawiałem się z Państwem tutaj, z szefostwem, że będę mówił około 45 minut, w związku z tym, że te 45 minut powoli się zbliża do końca, będę też ja zbliżał się do pewnej konkluzji. Będzie jeszcze okazja, żeby zadać pytania, podyskutować, być może wtedy niektóre wątki jeszcze rozwinę i postaram się uzupełnić. Niemniej jednak emigracja, pozostając poza granicami Polski, Władysław Raczkiewicz powiedział, że będziemy trwali do takiego momentu, dopóki nie przekażemy władzy w Polsce prawowicie wybranym władzom w warunkach demokratycznych. Gdy mówił to w 1945 roku, wszyscy się śmiali, no bo takie mówienie, no można sobie powiedzieć, że wrócimy do Polski, kiedy Polska będzie demokratyczna i oddamy rządy, władze, insygnia prezydenckie demokratycznie wybranemu prezydentowi. To był ich pomysł i powód na trwanie poza granicami Polski. Nikt nie przewidywał w 1945 roku, że trzeba będzie poczekać, no niestety 45 lat, żeby ten pomysł zrealizować. Ale okazało się, że rzeczywiście to, co mówił Władysław Raczkiewicz, a co później często powtarzali kolejni prezydenci i premierzy rządu polskiego, no nie było powiedzeniem na wyrost, nie było pustosłowiem, bo rzeczywiście tak się złożyło, że to prezydent rządu, znaczy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na obczyźnie Ryszard Kaczorowski przekazywał Lechowi Wałęsie insygnia władzy prezydenckiej. I proszę sobie wyobrazić, że ci wszyscy kandydaci, którzy kandydowali w wyborach 90 roku, wszyscy wysłali swoich przedstawicieli do Londynu i wszyscy zabiegali o sympatię Kaczorowskiego. Oni wręcz domagali się, żeby Kaczorowski przyjechał i wręczył te insygnia, oddając cześć i honor polskim władzom emigracyjnym za to przepiękne trwanie przez 45 lat, za to, że kultywowano właśnie tą tradycję narodową, rocznice patriotyczne, że nie zapominano o Polsce, że pisano publicznie i apelowano do całego świata o to, by zwrócił uwagę, co dzieje się w krajach za żelazną kurtynę. I emigracja tego nie zmarnowała, bo chociaż były różne nasilenia tej działalności propagandowej, lepsze i gorsze okresy w dziejach rządu polskiego, byli prezydenci, którzy uzurpowali sobie władzę, bo był i fałszywy prezydent, był podział polskiej emigracji na Radę Trzech i na Zamek, i były spory. Niemniej jednak, nawet jeżeli się kłócili między sobą, spierali, walczyli, to jednak były pewne sprawy, które ich łączyły. Łączyła ich miłość do Polski, do kraju, troska o to, by zawsze apelować do wolnego świata, by ktoś w obronie tej Polski stanął, i zawsze była ta wielka idea patriotyczna, takich właśnie kultywowania naszej tradycji i ogromnego patriotyzmu. Dziękuję Państwu. Zacząłem trochę żałować, że tych 45 minut, bo słuchaliśmy pana profesora z dużym zainteresowaniem. No ale trudno.
Pozwolę sobie zatem tradycyjnie otworzyć dyskusję. Proszę bardzo. I zapytać takie, zadać pytanie z dzieciństwa, bo pamiętam z dzieciństwa, co to był rząd londyński. To był, nie mówiło się, bo marionetkowy rząd to był w Korei. To był, już nie pamiętam kogo, to był niesiony... Lee Sing-man. Właśnie. A rząd londyński był, nie wiem jakiego określenia używano, ale zawsze był operetkowym, niepoważnym. No już nie mówiąc, że reakcyjnym, ale raczej był dezawuowany w ten sposób. I chciałem zapytać pana profesora, na ile ten rząd rzeczywiście no, kształtował rzeczywistość tamtejszą, na ile był realnym rządem, zwłaszcza w tym kontekście, że nie uznawanym przecież przez aliantów, przez główne państwa, które robiły politykę. Czy były jakieś okresy, kiedy bardziej, kiedy mniej? No i jak właśnie teraz należałoby skorygować ten obraz, który nam wpojono? I na zwieńczenie tego tematu też pytanie do roku 90. Czy to przekazanie insygniów z tamtej strony nie poszło jednak zbyt łatwo? Bo rzeczywiście, no, wybrano prezydenta w wolnych wyborach, ale... No, no właśnie, to już formalnie wolne. My mamy inną wiedzę niż wtedy miał wiedzę, będę mówił. No, no właśnie, czy to przekazanie właśnie nie skupiło się, znaczy chodzi mi o to, że było zbyt łatwe, może zbyt lekkomyślne, bez uwzględnienia tego, że przekazane są insygnia państwu, a nie osobie, prawda? Że państwo zostało stare i nowy prezydent i wszystko poszło jak, no rzeczywiście jak w operetce, czasem można by powiedzieć. Jak pan profesor to ocenia? Dobrze, może zacznę od tej trzeciej, tej ostatniej sprawy, bo ona jest w sumie bardzo ciekawa, a tak się składa, że ja pana prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego znałem osobiście i, tak się składa, że pana prezydenta... Działa. Właśnie, pana prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego znałem osobiście, kiedy przygotowywałem swoje książki na temat rządu polskiego na obczyźnie, tam przygotowałem ich kilka w sumie. Kilka razy byłem zaproszony przez pana prezydenta na takie spotkania prywatne do jego siedziby, a rezydował już w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie, w Polsku, miał taki mały pokoik, taki, powiedzmy sobie, bardzo skromny gabinet, gdzie było biurko, taki stolik właśnie, dwa fotele i tam często sobie rozmawialiśmy o różnych sprawach i prezydent właśnie różne rzeczy mi też opowiadał. I on tak, ja zrozumiałem, jeśli chodzi o to przekazanie władzy, no, które teraz tak określamy, że ono może było troszkę za szybko, troszkę może na wyrost, to trzeba powiedzieć tak, przede wszystkim zmiana systemu politycznego w Polsce dla emigracji była mimo wszystko ogromnym zaskoczeniem. Oni się nie spodziewali. Mało tego, bardzo często, kiedy dochodziło jakichś takich sytuacji podbrankowych w Polsce, kiedy no, groził wybuch jakiegoś taki, no, czegoś, co można byłoby określić jakimś, nie wiem, no, parabuntem, no właśnie, nie chcę powiedzieć powstaniem, emigracja cały czas była przeciwna. Bała się ofiar, bała się... czego? No, to byli ludzie, którzy w dużej mierze przeszli przez Sowiety. Oni mieli świadomość tego, co tam się działo i co może spotkać tych, którzy podniosą rękę na Związek Sowiecki. I dla nich to było ogromne niebezpieczeństwo. W związku z tym cały czas była taka troska o... No niech tam się zmienia w Polsce powoli, niech to będzie ewolucja, a nie rewolucja. W związku z tym, kiedy nastąpiła skokowa zmiana jakości, no bo to jednak była zmiana, no to w końcu doszła do władzy no, demokracja. Kaczorowski nie miał tej wiedzy, którą my w tej chwili mamy o ludziach, którzy wtedy przejmowali tą władzę. Nie potrafił, nie miał dostępu do dosie Lecha Wałęsy, Jacka Kuronia, Bronisława Geremka, Tadeusza Mazowieckiego. No bo skąd mógł wiedzieć? Szczegółów nikt wtedy nie rozpowszechniał. W związku z tym im się wydawało, że to jest dobry moment.
I zwróćmy jeszcze na jedną rzecz uwagę. Ci ludzie czekali ponad 40 lat. Ich już nie było. Tych, którzy zakładali rząd emigracyjny, tych, którzy byli ministrami w latach 50., 60., już dawno umarli. To był kolejny garnitur, przy czym nie gorszy, no bo i Kaczorowski nie był gorszym człowiekiem. Sabat, prezydent Sabat też nie był gorszym. Premier Edward Szczepanik też nie był gorszym. Oni też mieli za sobą piękną kartę, bo to byli młodzi ludzie, kiedy w 1945 roku kończyła się wojna, oni mieli po 20 lat, może niektórzy nawet nie mieli 20 lat, niemniej jednak mieli za sobą i Łagry, Kołymę, mieli za sobą służbę w Junakach, gdzieś na dalekim, na Bliskim Wschodzie, mieli za sobą jakiś szlak bojowy, przy czym nie był to już taki garnitur, tak jak to kiedyś był Arciszewski, Mikołajczyk, Anders, Ciołkosz, Bielecki, Kwapiński, czy ktoś jeszcze inny. W każdym bądź razie dla nich był to moment dobry do przekazania tych insygniów władzy. No i jeszcze, no to było wydarzenie na skalę światową. Bo to było pokazywane na całym świecie. Ryszard Kaczorowski, kiedy przyleciał samolotem rządowym, wysłano po niego specjalny samolot do Londynu, przecież tu był przyjęty na Zamku Królewskim. To się odbywało, no, w obecności dziesiątek kamer, flesze, wywiady. No, oni na to czekali 45 lat, więc rozumiemy to, że to była sytuacja nadzwyczajna. Później oczywiście prezydent już zdobył jakąś wiedzę. Powoli zaczynały do niego docierać informacje. No ale tu już na to nie miał wpływu. Stał się taką osobą publiczną. Był zapraszany jako ten prezydent rządu polskiego na różne wydarzenia. No, tak samo zapraszał go Kwaśniewski, zapraszał go prezydent Kaczyński, prezydent Kwaśniewski, prezydent Wałęsa, także no praktycznie rzecz biorąc on stał się osobą publiczną, był wszędzie mile widziany, dlatego że coś za sobą reprezentował, przyniósł za sobą taki ogromny bagaż doświadczeń, no i tą pewną tradycję od 1900, tą reprezentową tą tradycję właśnie rządu polskiego na obczyźnie. Do innych wątków teraz, o których o których pan mówił. Znaczy, rząd miał lepsze i gorsze chwile. To rzeczywiście to jest prawda i ja myślę, że najlepsze chwile rządu polskiego to w tych takich momentach kryzysowych na świecie. Wtedy ci Polacy byli potrzebni. Na przykład jak była wojna w Korei, to Amerykanie raptem obudzili się i zaczęli widzieć w rządzie polskim sojuszników. Kiedy uciekł Mikołajczyk z Polski, okazało się, że ten eksperyment jego zakończył się fiaskiem i unaocznił światu, czym naprawdę jest Związek Sowiecki, to znowu okazało się, że ta emigracja jest potrzebna, nie? No bo wtedy można Polaków wykorzystać. Kiedy na początku lat 50. Amerykanie zmienili taktykę działania wobec Związku Sowieckiego z uwagi na wojnę koreańską i na różne inicjatywy propokojowe, takie fałszywe propokojowe sowieckie, Amerykanom wydawało się, że można byłoby znowu reaktywować w krajach za żelazną kurtyną trzecią konspirację, bo już druga była, nie? Pierwsza była w czasie wojny, druga była za drugiego Sowieta 44, a na początku lat 50. można byłoby uruchomić trzecią taką konspirację. I znowu rząd byłby potrzebny, tylko że polskie władze na obczyźnie bardzo sceptycznie podchodziły do tego planu X i do stworzenia jakby trzeciej konspiracji i do przygotowywania społeczeństwa do nowej wojny światowej. Ale to są właśnie te momenty, kiedy emigracja jest potrzebna. Emigracja jest również wtedy potrzebna, kiedy Polacy zgłaszają akces do NATO. Bo był taki moment, że generał Anders chciał przekazać około 100 tysięcy polskich żołnierzy do NATO. Pod kontrolę Organizacji Narodów Zjednoczonych. Czyli Polacy mieli stanowić taką siłę, która będzie zaprowadzała porządek na świecie. Jeżeli będzie jakiś taki moment zapalny gdzieś w Afryce, w Azji, to wtedy polskie siły zbrojne są trzymane w gotowości bojowej. I to był pomysł Tadeusza Bora-Komorowskiego 1948 roku. To się miało nazywać Legion Pułaskiego. Różne tam nazwy wymyślano dla tych żołnierzy. I ci żołnierze będą cały czas w gotowości bojowej, bo Polacy myśleli tak,
będziemy mieli w zanadrzu, w rezerwie kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy. Żołnierza, który cały czas będzie pod bronią, będzie otrzymywał żołd, będzie szkolony, będzie otrzymywał najnowsze uzbrojenie, no i będzie być może kiedyś przydatny do czegoś. Nikt nie potrafił powiedzieć do czego, no, na wszelki wypadek. Może się do czegoś to przydać. I wówczas, kiedy Tomasz, Tadeusz Bułko-Morozki składał wizytę w Stanach Zjednoczonych, złożył taką ofertę, później w 50 roku ponowił ją Władysław Anders i Amerykanie autentycznie się zastanawiali przez jakiś czas, czy nie wykorzystać takiej oto sytuacji. Oczywiście stworzenie takich sił międzynarodowych, gdzie były polskie wojska emigracyjne, no, Związek Sowiecki na to nigdy by się nie zgodził. Wprost przeciwnie, chciał doprowadzić jeszcze we Włoszech do rozbrojenia drugiego korpusu i do karnego przeniesienia tych żołnierzy do Polski. No wręcz wymagano, domagano się od Włochów, by rozbroił drugi korpus, zapakowano tych wszystkich żołnierzy do transportów kolejowych i przewieźć, i chciano przewieźć tych żołnierzy do Polski. No wiadomo, że trafiliby wszyscy od razu do obozów, do łagrów i to byłby koniec tych ludzi. Niemniej jednak, no, tu się rozbijały interesy i dla Polaków, no, sytuacja, no, nie była najciekawsza. I tak jak mówię, były dobre i złe okresy, jeśli chodzi o działalność rządu. Na pewno do 1950 roku ten rząd prowadził bardzo aktywną działalność i był, powiem tak, był słuchany przez niektórych polityków zachodnioeuropejskich. Do 1972 roku rząd miał uznanie Watykanu. Polski ambasador Kazimierz Papé był korpusem dziekanu. Był dziekanem korpusu dyplomatycznego w Stolicy Apostolskiej, czyli był najważniejszym dyplomatą. Oszło on tam najdłużej rezydował, bo on od 1939 roku on rozpoczynał karierę z Piusem XII. Razem rozpoczynali. W związku z tym po jakimś czasie dyplomaci go wybrali jako osobę najważniejszą, która ma reprezentować. I dopiero w 1972 roku ranga polskiego dyplomaty została bardzo mocno ograniczona, ale to też fajnie wyglądało, bo dziekanem korpusu został, o ile pamiętam dobrze, dyplomata portugalski, który przychodził, otwierał i oddawał głos Polakowi, bo doceniał dalej rangę Kazimierza Papé, czy później następnych naszych przedstawicieli już nieoficjalnych. Także w sumie możemy tu powiedzieć, że były lepsze i gorsze momenty w historii rządu polskiego, natomiast jeśli chodzi o taką arenę międzynarodową, to najlepszy był moment w momencie, kiedy była wojna koreańska. To wtedy była chyba taka jedyna szansa, żeby jeszcze można było raz wybić się z polskimi inicjatywami. Natomiast później, już po 1956 roku, no to powiedzmy sobie, kiedy doszło do takiego konfliktu na emigracji, kiedy pojawili się ci prezydenci, uzurpatorzy, Sokolnicki, Nowina Sokolnicki, Juliusz Nowina Sokolnicki, kiedy doszło do rozbicia na Grupę Zamkową i Radę Trzech, no te określenia o tak, co pan mówił o operetce, kabarecie, no one może są oczywiście za surowe i za ostre, no bo rząd robił inne rzeczy, ale niekiedy te spory tak wyglądały, po prostu ranga, ja powiem delikatnie, ranga rządu spadła. O. Myślę, że to będzie najbardziej uczciwe dla tych ludzi podsumowanie tego działalności. Proszę bardzo. Może Wojtek, a potem drugi Wojtek. Ja mam takie pytanie. Sprawa pierwsza, chodzi o te podziały. Czy można mówić o jakiejś inspiracji zewnętrznej, czy to były po prostu wewnętrzne sprawy? No, zewnętrzną to nie szukam tutaj, czy to była Moskwa, czy inne ośrodki, bo tutaj można bardzo wiele spekulować. Sprawa druga. Czy Watykan to było ostatnie miejsce, gdzie było uznanie międzynarodowe rządu polskiego na emigracji, czy też było to gdzie indziej? I sprawa trzecia. Chodzi mi o coś takiego, bo bądź co bądź, rząd polski na emigracji w czasie II wojny był po prostu jedynym legalnym rządem. I pozostawał w stanie wojny, nawet mimo braku casus belli, z niektórymi państwami na świecie. Utracąc w lecie 1945 roku uznanie międzynarodowe, de facto nie zakończył stanu wojny z poszczególnymi państwami. Czy ta sytuacja została rozwiązana, czy też to przez
przynajmniej w początkowym okresie uzurpatorski rząd lubelski, później już w Warszawie zainstalowany przez Sowietów, czy też te sprawy zostały do dziś? No mówię, jedynym wyjątkiem to jest akurat sprawa wojny między Polską a Japonią, bo Japonia, chyba to jest jedyny przypadek w II wojnie światowej, że nie przyjęła do wiadomości stanu wojny i odrzuciła coś takiego, więc tego stanu nie było, ale z innymi krajami było. I no to też znaczy pytanie krótkie. Po kolei, może zacznę od tej ostatniej sprawy, o której pan mówił, jeśli chodzi o te relacje międzynarodowe z uwagi na stan wojny i tą specyficzną sytuację po utracie przez rząd polski na obczyźnie, no tej akceptacji przez wielkie mocarstwa. Praktycznie rzecz biorąc, w momencie, kiedy polski rząd emigracyjny stracił uznanie wielkich mocarstw, przestał być takim klasycznym podmiotem prawa międzynarodowego. I Polacy na dobrą sprawę z tego, co zdołałem zapoznać się z tą dokumentacją rządową, nigdy nie były podejmowane sprawy na przykład wojny z Niemcami, czy jesteśmy w stanie pokoju, czy jesteśmy w stanie wojny. Nigdy nie była rozstrzygnięta sprawa ze Związkiem Sowieckim po agresji w 1939 roku. Także to nie było nigdy przedmiotem jakiegoś takiego wielkiego starania tego rządu. Rząd praktycznie rzecz biorąc tutaj tych spraw nie regulował i to chyba z prostej przyczyny, bo praktycznie rzecz biorąc od lipca 1945 roku oficjalnie nikt nie chciał z polskim rządem rozmawiać. Dlatego, że te państwa, które utrzymywały relacje z polskim rządem przez jakiś czas, to był rząd hiszpański, rząd irlandzki, to był Watykan, to była Turcja, to była Portugalia, to było kilkanaście państw w Europie, przepraszam, nie w Europie, tylko w Ameryce Południowej i Ameryce Środkowej. W związku z tym na tym kończyła się oficjalna wymiana dyplomatyczna rządu polskiego. Stąd te pewne trudności, bo żeby coś załatwić, to trzeba być oficjalnie przyjętym. A skoro z tymi krajami nie można było oficjalnie o tych sprawach porozmawiać, to ten rząd praktycznie rzecz biorąc, jeśli chodzi o te sprawy, to wszystko wymarło taką śmiercią naturalną. Oczywiście Watykan był ostatnim państwem. On trwał do końca w tej relacji z Kazimierzem Papé i Kazimierz Papé no tam do końca cieszył się naprawdę ogromnym uznaniem, był taką postacią no wręcz sztandarową, jeśli chodzi o korpus dyplomatyczny. Natomiast pozostałe państwa, one się tak wykruszały powoli. Niektóre na początku lat 50., 51., 52., ja dokładnie już teraz nie pamiętam, kto był przedostatnim państwem. Niemniej jednak to przełom lat 40., 50., tak początek lat 50. stanowił kres, jeśli chodzi o te relacje międzynarodowe, jeśli chodzi o rząd polski. Trzecie pytanie. Inspiracje ewentualnie przy tych podziałach i tak dalej. Skąd się te konflikty brały? Tak, to znaczy, czy może nawet bardziej, czy można mówić o inspiracjach zewnętrznych? Niekoniecznie. Właśnie nie. Ja też tak, no to najprościej powiedzieć, że Sowieci, nie? Bo, ale oni nie byli zainteresowani. Oni uważali, że ten rząd nie stanowi dla nich żadnego większego zagrożenia, dopóki ten rząd nie będzie gdzieś aspirował do jakiegoś takiego zabierania głosu o sprawach, które dotykają problematyki sowieckiej. No i rzeczywiście, kiedy ten Katyń pojawił się, to wtedy rzeczywiście oni próbowali to zdezawuować. Natomiast jeśli chodzi o tą rywalizację migracyjną, to ona bardzo często wynikała z różnego rodzaju takich ambicji poszczególnych podmiotów politycznych na emigracji. Pierwszy konflikt był konfliktem PPS-u z koalicją rządową. Czyli tutaj jakby Tomasz Arciszewski czuł się urażony, że August Zalewski nie dotrzymał słowa i nie złożył urzędu prezydenta w jego ręce, bo on miał być tym prezydentem. I to dało asumpt do tego poważnego konfliktu. Później zostało to pogłębione po przyjeździe Stanisława Mikołajczyka na drugą jego emigrację, kiedy Mikołajczyk postanowił stworzyć konkurencyjny ośrodek władzy. Nie obracając się na polski Londyn, tylko od razu Stany Zjednoczone i od razu zgarnął sympatię Amerykanów. Dlatego, że Amerykanie postawili na Mikołajczyka kosztem rządu polskiego. Później znowuż fatalne zachowanie Augusta Zaleskiego, który kilka razy obiecywał, że złoży urząd prezydenta i ani razu tego urzędu nie złożył, dotrwał aż do śmierci, doprowadzając do powstania Rady Trzech, czyli do tego konkurencyjnego ciała, w którym znaleźli się Anders, Burkomorowski, Arciszewski, później ci najważniejsi. Czyli tu
widziałbym takie powody ambicjonalne, taka rywalizacja pomiędzy poszczególnymi postaciami na środowisku emigracyjnym. Także tak to mniej więcej wyglądało. Ja niestety muszę zadać panie profesorze dwa takie pytania, których historycy najbardziej nie lubią, czyli co by było gdyby. Mianowicie są takie dwa momenty, gdzie zastanawiam się, jak by wyglądała sprawa, bo według mojej wiedzy to w 1939 roku Polacy w odpowiedzi na agresję sowiecką nie wypowiedzieli Sowietom wojny. Myśmy nie byli w stanie wojny. Jeżeli ta wiedza jest prawdziwa, to w związku z tym mam to jedno z tych pytań, co by było gdyby. Czy nie sądzi pan, że gdyby formalnie był stan wojny między Polską i Sowietami, nie byłoby łatwiej rozgrywać, nie byłaby większa siła Sikorskiego, bo jechałby do Stalina zawrzeć traktat pokojowy, a nie gadać nie wiadomo na jakiej zasadzie. To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie z końca jakby istnienia rządu na emigracji. Czy był brak pomysłu, czy byłoby to nierealne, czy może pan ma jeszcze jakiś inny pogląd? Dlaczego się nie stało tak, że Kaczorowski, no to był największy moment jego życia, mógł czegoś zażądać. Mógł zażądać, maksymalnie rzecz ujmując, przyjęcia po prostu konstytucji z 1935 roku i rozwalenia komuny w pył. Prawdopodobnie liczył się z tym, żeby mu odmówiono i nie byłoby tej sprawy, więc być może z tego względu nie zażądał. Ale mógł zażądać jednej rzeczy, może jakichś innych drobnych. Mógł moim zdaniem zażądać i byłoby to absolutnie zrozumiałe i wtedy pewnie by się udało, żeby wszyscy emigranci z powrotem dostali obywatelstwo polskie. Tak. Może zacznę od sowieckiego problemu, czy tej wojny polsko-sowieckiej agresji 17 września. Rzeczywiście w momencie, kiedy Armia Czerwona najechała na Polskę, no, była wyraźna taka dyrektywa naczelnego wodza, że z Sowietami wojny nie prowadzimy. Tym bardziej, że ambasador Rzeczypospolitej Polskiej Wacław Grzybowski odrzucił notę sowiecką mówiącą o rozpoczęciu wojny. Nie przyjął jej do wiadomości, praktycznie rzecz biorąc. To była taka wojna i nie wojna. No, Rosjanie najechali na Polskę, dogadali się wcześniej z Niemcami, zrealizowali pewien swój pomysł i plan polityczny. Natomiast czy to zmieniło, gdyby była na przykład faktycznie Polska była w stanie wojny, czy to miałoby jakiekolwiek znaczenie dla działalności Sikorskiego w 1941 roku, kiedy był podpisany układ Sikorski-Majski? Ja myślę, że to chyba nie miałoby żadnego znaczenia, dlatego że czy byłaby w stanie wojny, czy nie byłaby w stanie wojny, i tak dyskusja dotyczyłaby tych samych zagadnień. Czyli krótko mówiąc, rozmawiano by o czym? Rozmawiano by o sprawie granicy, która została przegapiona przez rząd Władysława Sikorskiego, to znaczy, czy to celowe było, czy niecelowe, czy to była troska o ratowanie tysięcy Polaków wywiezionych w deportacjach w zamian za, no, na razie pozostawienie sprawy granicy nierozstrzygniętej. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, czym się, tak Sikorski przynajmniej takich argumentów używał, że dla niego najważniejsze jest w tej chwili życie Polaków wywiezionych, bo dzięki tej umowie, jaka zostanie podpisana, uratuje 100-kilkadziesiąt tysięcy istnień ludzkich. Nie, on bardzo często tym argumentem się podpierał i to w tej propagandzie był też, w tej propagandzie Polski był argument często podnoszony. Dalej, no, sprawa wojska, więc stworzenie Polskiej Siły Zbrojnej w Związku Sowieckim, czyli drugiego, później to, co było nazywane drugim korpusem generała Władysława Andersa, no, to jest też ponad 100 tysięcy tych właśnie ludzi, którzy trafiają do wojska. Czy gdyby to się wszystko odbywało na innych warunkach, no, trudno mi powiedzieć, nie potrafię powiedzieć, czy to by zmieniło siłę i oddziaływanie Władysława Sikorskiego i jego doradców i generałów. Nie wiem. Niemniej jednak, ja myślę, katalog problemów byłby identyczny. Ten katalog problemów na pewno nie uległby zmianie i ten katalog pozostałby chyba ten sam.
To wydaje się pewne, bo innych spraw wówczas, jeśli chodzi o te bilateralne rozmowy polsko-sowieckie, przynajmniej wówczas w tym momencie nie podnoszono, bo to były kluczowe dla toczącej się w tym czasie wojny. Natomiast jeśli chodzi o tą drugą sprawę, o Kaczarowskiego i jego zachowanie, no i ten pomysł właśnie przywrócenia obywatelstwa. Ja podejrzewam, że rzeczywiście była to wspaniała okazja i to można było załatwić, bo to była rzecz najprostsza do załatwienia. Znaczy przywrócenie przynajmniej obywatelstwa dla tych, których pozbawiono, tych najwyższych oficerów polskich sił zbrojnych na Zachodzie, kiedy pozbawiono obywatelstwa tych wspaniałych polskich generałów z polskich sił zbrojnych, począwszy od generała Andersa poprzez Maczka Sosabowskiego i pozostałych naszych wspaniałych oficerów. I myślę, że co do tego byłaby zgoda, ja myślę, że nawet komunistów w Polsce, którzy by dla zasady tym razem już by nie próbowali stanąć po drugiej stronie barykady. Ale dlaczego te sprawy potoczyły się tak, to nie potrafię powiedzieć. No, była powołana wówczas specjalna komisja, która przed przekazaniem insygniów władzy prezydenckiej do Polski wyjechała na spotkanie do Londynu. Odbyło się spotkanie. Był w tej komisji Andrzej Zakrzewski, było kilku historyków, był Andrzej Einenkiel, był Zbyszek Wawer. Było jeszcze kilku, no ja nie uczestniczyłem w pracach tej komisji. Zresztą nie zajmowałem się wówczas tak jeszcze bardzo historią emigracji. W związku z tym nie znam szczegółów, jak te rozmowy wyglądały. Niemniej jednak rzeczywiście zaprzepaszczono wówczas taką ogromną szansę na załatwienie tej sprawy, bo to realnie można było uzyskać, ten problem można było realnie w tamtych warunkach i przy tej atmosferze, jaka była w Polsce, ten problem można było rozwiązać. Ale ci ludzie mieliby prawo głosu w polskich wyborach. No tak, ale to jest garstka ludzi, to wie pan, one... Ale kandydowania też. No tak, no to tylko że już mówię, ci najważniejsi dawno wymarli. Ci, którzy wnieśliby swoje nazwisko po którejś z konkretnych stron politycznych, nie? No to oni już nie żyli. Natomiast ci, co jeszcze żyli, to już... Proszę? Ciołkoszowa. No tak, ale Ciołkoszowa to jest pani, która w tym czasie, nie wiem, 80 kilka, 90 kilka lat. Przecież Polonia mogłaby swoich posłów delegować do Sejmu. No łapy, oczywiście. Tylko do dzisiaj się ciągną sprawy rehabilitacyjne. Także to jest tego rodzaju sytuacja, że no gdzieś tu pan. Proszę. Proszę bardzo, tylko zapomniałem. Proszę się przedstawiać, dobrze? I słowo... Adam, profesja. Dziennikarz. Ja mam dwa pytania dotyczące dwóch okresów historycznych. Pierwsze to druga motywacja. Czy rzeczywiście było tak słabe rozeznanie sytuacji w kraju, że dopuszczono do tej prowokacji tak zwanego czwartego dowództwa Winu? To jest jedno pytanie. Drugie to pytanie właśnie o tą ocenę niektórych działań rządu emigracyjnego. Bo ja byłem uczestnikiem czegoś takiego, świadkiem. Był rok 79, kiedy wylądowałem w Londynie i przez przypadek, przyznam, znalazłem Instytut Sikorskiego, szukając pracy po prostu. Nagle patrzę, budynek z białą, czerwoną flagą, weszliśmy. Znalazł się bardzo miły starszy pan, który zaczął... Rotmistrz Milewski. Który zaoferował, że nam oprowadzi po... Wacław Milewski. Tak. Nie pamiętam nazwiska i w trakcie tego oprowadzania nagle tam z któregoś gabinetu wychodzi dwóch panów. Okazało się, że to był generał Szyszko Bohusz. Drugiego pana nazwiska nie pamiętam, ale został mi przedstawiony jako wojewoda tarnopolski. I ja troszeczkę, no przyznam się, wtedy poczułem takie skonsternowanie. No jeżeli rząd emigracyjny utrzymuje dalej urzędy, no może tradycja, może... Ale grzecznościowo. Ale było to takie... Ja zaraz panu nie liczyli się z realiami życia. Ja rozumiem. Sprawa pierwsza, jeśli chodzi o to rozeznanie co do drugiej konspiracji. To rzeczywiście, jeśli chodzi o komendę Winu, o aferę Bergu,
to rzeczywiście tutaj ta prowokacja Ministerstwa Bezpieczeństwa, operacja Cezary i ta prowokacja świadczy o tym, że było fatalne rozeznanie co do drugiej konspiracji w Polsce i to po prostu świadczyło o słabości braku wiedzy, słabym rozeznaniu, no ale też z drugiej strony to, co docierało na Zachód i rzekomo było sprowokowane przez tę konspirację, napawało ogromnym optymizmem. To, co otrzymywali Polacy w centrum, tam, gdzie ta dokumentacja spływała. Mianowicie tu preparowano zdjęcia, gdzie pokazywano spalone czołgi sowieckie, różnego rodzaju zniszczone zabudowania wojskowe. Sugerowano wręcz, że tutaj u nas, może nie powiem, że jest jakaś wojna, ale że ta skala działalności jest duża, że warto inwestować coraz większe środki w tą rzekomą działalność konspiracyjną. I dla organizatorów tych przerzutów, tych pieniędzy, tych różnych akcji, gra warta była świeczki. W związku z tym oni jakby dali wiarę w to wszystko. W związku z tym no, ładowali te pieniądze, a te pieniądze szły do MPP. Bo całe te pieniądze trafiły do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. To przecież to było takie życie dla tych ludzi, bo przecież te pieniądze nie szły do Skarbu Państwa. To po prostu ministrowie resortu, wysocy oficerowie mieli nie jedną pensję dodatkowo, to kilkaset pensji dodatkowo, to były dolary, które były wysyłane na działalność konspiracyjną i to wszystko przepadało w kazamatach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Także to, ale to było fatalne rzeczywiście rozeznanie, to jedna z takich większych wpadek polskich. Zresztą później w tych procesach, bo przecież to nie tylko pieniądze, ale tam zostali później aresztowani ludzie, którzy, łącznicy, kurierzy, którzy przyjeżdżali, tam zapadały wyroki śmierci na tych ludzi, którzy w dobrej wierze przyjechali do Polski i wpadli od razu w pułapkę. Natomiast jeśli chodzi o to, co Pan mówił, no tam pozostało niestety taka pewna tradycja, że między sobą ci panowie bardzo często używali takich właśnie określeń jeszcze sięgających ich wcześniejszych pewnych stanowisk. I to Pan był w 79 roku w Instytucie Sikorskiego, tak? Przy Prince Gate 20 naprzeciwko Hyde Parku, tak właśnie, tam, gdzie od czasu do czasu przychodził i właśnie rotmistrz Dębiński, generał Szyszko-Bohusz, przychodzili inni oficerowie, a teraz wcześniej, na przykład w Ognisku, jeszcze w latach 60. czy 70., kiedy jeszcze żyli, ważniejsi od nich, no to tam inaczej nie mówiono, jak panie premierze, panie ministrze, panie ambasadorze, bo żyli jeszcze właśnie i oni, znaczy tak, oni też żyli jeszcze innym życiem. Życiem takim, w którym uczestniczyli na tych najwyższych stanowiskach. Znaczy ja nie znałem zbyt wielu, bo miałem okazję rozmawiać z prezydentem Kaczorowskim, miałem okazję rozmawiać z Edwardem Szczepanikiem, znałem ministra Jerzego Gawędę, byłem zaprzyjaźniony ze Zbigniewem Błażyńskim, ten, który przeprowadził rozmowę z Józefem Światło i wydał tę książkę, także znałem różnych ministrów, premierów, ambasadorów. I jak pamiętam te nasze spotkania, no to myśmy zawsze do nich mówili, jak historycy z kraju przyjechali i rozmawialiśmy na przykład z Edwardem Raczyńskim, który był i ambasadorem, i był ministrem spraw zagranicznych, ale też i był prezydentem. Prezydentem w wieku 88 lat, kiedy składał swój urząd po 7-letniej kadencji, zapytano go: panie prezydencie, no kończy się kadencja, no czy jeszcze jedną kadencję? On mówi: nie, no ja już mam 90 kilka lat, to jakbym kończył tą następną, to już byłbym po setce, to chyba nie dam rady, nie? Ale on umysłowo był sprawny, tylko że, tak jak mówię, i między nimi, jak odbywały się spotkania, jak myśmy przyjeżdżali, rozmawialiśmy,
rozmawialiśmy z nimi, to myśmy też do nich mówili, panie premierze, panie do Edwarda Szczepanika, inaczej nie powiedziałem, jak panie premierze. Do Jerzego Gawędy, który był jednym z ostatnich ministrów spraw zagranicznych, czy Waleriana Harkiewicza, który też był ministrem spraw zagranicznych, też nie mówiłem inaczej, tylko panie ministrze, chociaż z jednym i drugim byłem na ty, a różnica wieku pomiędzy nami była, no nie wiem, 30-40, albo i więcej lat, ale oni nas bardzo lubili, bo cieszyli się, że ktoś się nimi interesuje, ktoś pisze książki. Także tam tak było, co nie znaczy, że to byli puści ludzie, nadufani są. To tak już tam... Nie, bo ja rozumiałem to inaczej, że tam jak gdyby no jest coś w rodzaju drugiego gabinetu i administracja. Nie. Że ta administracja w jakiś sposób jest przygotowana. Nie, już nie, już tej administracji dawno nie było. Ta administracja wyczerpała się w latach 50. Proszę bardzo. Stanisław. Ja mam takie pytanie. Jak wygląda obecnie sytuacja tych polskich instytucji kulturalnych, które były na emigracji? Jak Instytut Sikorskiego, Fundacja Kościuszkowska w Nowym Jorku, czy powiedzmy Instytut Piłsudskiego. Jak to zostało przejęte? No, dla mnie to jest bardzo ciekawe, bo czytałem teraz w internecie, że została rozwiązana biblioteka w Rapperswilu. Gdzieś tam coś schowano, a mnóstwo różnych książek, dokumentów w kontenerze zostały wyrzucone do kontenera. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest taka, czy rząd londyński uzyskał, powiedzmy, coś od Anglii za pomoc naszych wojsk i naszego, powiedzmy, lotnictwa. Czy żeśmy dalej walczyli za przysłowiowe mundury i manierkę. I trzecia sprawa, czy wiadomo coś panu, ile władze komunistyczne płaciły, później zwracały wszystkie koszty, powiedzmy, państwom zachodnim i innym, które jeszcze były zaciągnięte długi sprzed wojny, bo czytałem takie opracowanie młodego historyka, że to były bardzo poważne kwoty, bo w ten sposób chcieli uzyskać akceptację w ogóle tych rządów europejskich i innych. Po kolei, jeśli chodzi o losy naszych placówek kulturalnych, czy ma pan tutaj na myśli Bibliotekę Polską w Rapperswil, Bibliotekę Polską w Paryżu, Instytut Sikorskiego w Londynie, Studium Polskiej Podziemnej w Londynie, czy też Instytut Józefa Piłsudskiego i w Londynie i w Nowym Jorku, bo siedziba jest, filia jest w Londynie. One wszystkie były przez jakiś czas, nie potrafię powiedzieć, czy nadal są, ale one wszystkie były przez jakiś czas utrzymywane przez Polskie Ministerstwo Kultury i Sztuki, czy teraz to jest Dziedzictwa Narodowego. Tam były opłacane etaty dla pracowników, na przykład Andrzej Suchcic, który jest dyrektorem, z kierownikiem w zasadzie, bo to jest pracy kierownika, jest Muzeum Polskiego i Instytutu Generała Wacława Sikorskiego w Londynie, no to on jest utrzymywany i tam ma chyba do pomocy jeden etat opłacany tutaj z kraju, raz do roku wysyłanych jest dwóch czy trzech jeszcze archiwistów na potrzeby takich prac, powiedzmy sobie, archiwalno-źródłowych, to są praktyki studenckie, czyli tu można powiedzieć, że Trzecia Rzeczpospolita jakby uczestniczy w procesie utrzymywania tych placówek. Nie znam historii Rapperswilu, więc jest wykluczone, że tak jak pan powiedział, że po prostu w pewnym momencie ktoś podjął decyzję, że z uwagi na jakieś oszczędności, na przykład... To może to trzeba do IPN-u sprowadzić, albo gdzieś do bibliotek. Czy Instytut Pamięci Narodowej ma podpisaną umowę z archiwum Rapperswilu i my w tej chwili, jeśli chodzi o Instytut Pamięci Narodowej, jestem członkiem Rady Instytutu Pamięci Narodowej, w tym wybranym 2 lata temu. Z tego co wiem, to pan dr Łukasz Kamiński tam ma bardzo mocno już w tej chwili zaangażowane prace celem skopiowania tej dokumentacji i nie jest wykluczone, że my część dokumentacji przyjmiemy rzeczywiście, jeśli chodzi o Rapperswil. Tam dwie sesje naukowe się odbyły, organizowane przez Instytut i przez Muzeum. Także tak to mniej więcej wygląda. Kolejne pytanie zadał pan na temat... Ja do tej sprawy jeszcze. No bo jeżeli tak, nie ściągniemy tych dokumentów, no to tak, polscy badacze mają ograniczony dostęp, historię będą pisali Rosjanie, Niemcy, no i Żydzi w Polsce. No i koniec. No, no następne pytanie to było, czy rząd londyński uzyskał coś, znaczy od Anglików. Znaczy, rząd londyński, jeśli chodzi o udział polskich żołnierzy w różnych akcjach bojowych, to wszystko sprowadzało się do tego, że Polacy otrzymywali to
duże, ja nie powiem środki finansowe, natomiast i to problem sprowadzał się do uzbrojenia. I praktycznie rzecz biorąc, Polacy otrzymywali, no lotnicy otrzymywali samoloty, możliwość szkolenia się, otrzymywaliśmy okręty, no nawet mieliśmy krążownik. Dwa. Pierwszy w historii. Ale mieliśmy. No mieliśmy. A może byśmy za to płacili? No oczywiście, bo wszystko to, co otrzymywaliśmy, braliśmy na to kredyty od rządów anglosaskich w ramach różnej pomocy wojennej. Także praktycznie rzecz biorąc, ale tak, no wszędzie tam, na tym świecie tak wygląda, że nikt niczego za darmo nie daje. Jeśli chodzi też o tą trzecią sprawę, o której pan mówił, spłaty długów. Ja nie mam na ten temat żadnej wiedzy, nigdy się tym nie interesowałem. Tak sięgam pamięcią, bo... Tak bodaj dwa albo trzy takie artykuły. Ale to, co pan mówi, to nie jest wykluczone, że to ewentualnie miało jakby zaskarbić sympatię reżimu komunistycznego w tych krajach, które były wierzycielami. Skoro wysłano z Warszawy misję wojskową na czele z generałem, miał jechać Świerczewski, ale nie pojechał, jako miał przejąć dowództwo Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, no całe szczęście. Był Kuropieska, ale był Wiktor Grosz. No, to był taki pierwszy aparatczyk, jeśli chodzi o w wojsku komunistycznym. I oni mieli przejąć całą kontrolę. To nie jest wykluczone, tak jak pan mówi, że komuniści również przejęli na siebie część tych spłat. Ja czytałem książkę Mieczysława Nurka, który praktycznie rzecz biorąc to goryt zwycięstwa o losach Polskich Sił Zbrojnych. Nie przypominam sobie o tych sprawach finansowych, że być może coś tam było, tylko że w tej chwili nie kojarzę. Dlatego no, nie znam tutaj szczegółów. No właśnie, bo czy pan pytał ściśle o fundusze wojskowe, bo na pewno rządy PRL-u zwracały mienie. Mienia jest oddzielny temat. No właśnie. Na ten temat jest więcej opracowań. Mienia obywateli, ale panu chodziło o nakłady na wojsko. Tak? Nakłady wojskowe. To ja tu nie potrafię na ten temat. Czy były też samoloty w hangarach niezmontowane jeszcze w Rumunii, za które też żeśmy zapłacili? Były, no przecież okręty były zakotwiczone, ale trzy okręty zostały ściągnięte do kraju. Trzy okręty wojenne, których na przykład emigracja nie chciała oddać. Rząd polski był przeciwny. Konrad Mirosz-Świrski chyba był, czy Iżycki, już nie pamiętam, Świrski był właśnie przeciwny, żeby wydać te okręty, ale one zostały wydane w ramach tam później tych wszystkich polsko-angielskich rozmów pomiędzy ambasadorem Cavendishem chyba, bo on reprezentował władze brytyjskie w Warszawie, a naszym ministerstwem spraw obrony narodowej. Proszę bardzo. Rafał Pura. Mam takie pytanie, panie profesorze. Co się stało z fonem? Chodzi o wydanie decyzji przez pułkownika Otnika z oddziału 6 specjalnego, który generał Tatar przyjechał z majątkiem. W 39, z tego co pamiętam, było około 80 ton złota, które było w Algierii, potem było... No po całym świecie, w Stanach Zjednoczonych, co się z tym stało? Z tego co wiem, to część do Polski wróciła. No właśnie, tak zwana sprawa Tatara, tylko tak. Co z resztą? No to 80 ton złota, no to... Część z tych pieniędzy, tego bogactwa została wykorzystana w czasie wojny jeszcze na, chyba, jak dobrze pamiętam, na działalność. To zrozumiałe. Nie potrafię powiedzieć, jaka skala. Część została zmarnotrawiona przez pułkownika Kamińskiego, tak dobrze mówię, tego, co kupował te nieruchomości w Hiszpanii. Aha, było coś. No to była potworna rzecz, bo to tam poszło...
no, nieprawdopodobnej ilości dolarów i to prawdopodobnie były pieniądze, które pochodziły z tych właśnie środków, a część została przywieziona do kraju, to nie, to chyba z Trumierze Ligowskiego, tak dobrze pamiętam? Tak. No właśnie, ta słynna sprawa z trumną Żeligowskiego. No ale możecie Państwo się domyślać, ile się w trumnie może zmieścić, więc no, to nie jest, to nie było dużo, ale no to co właśnie sprawa, to o czym Pan mówił, sprawa Łuknika. No w każdym bądź razie część tych pieniędzy chyba później jeszcze była użytkowana przez rząd polski ze sprzedaży pochodząca. Podejrzewam, że jakaś część też bezpowrotnie przepadła, ale ja tu... Panie profesorze, z tego co pamiętam, wiem, że jeszcze afera była w latach 80. Generał Jaruzelski, tam z MSW, powiedziałem, z Kiszczakiem, gdzieś jeszcze plątało się ponad, prawdopodobnie ponad 1,5 tony złota. W Polsce jeszcze? Tak. No to nie znam. Z tego całego właśnie, gdzieś tam... Podobno jak zrobili tak zwany audyt w latach 90. jeszcze gdzieś tam w sejfach jakieś resztki. To jeszcze gdzieś te pieniądze, że te skarby były, tak. Jeszcze te skarby były. No łączę to ze sprawą, że afery żelazą. Proszę bardzo, jeszcze ostatnie pytanie, bo pan profesor już... Ja mam takie pytanie, moje nazwisko Połcik. Kontynuacja pańskiego pytania, mianowicie chodzi mi o taką rzecz. Pan wspomniał, że były również wydziały na uczelniach angielskich. Moje pytanie, czy pan porusza ten problem w swoich publikacjach, w swoich książkach i w tej chwili co się dzieje z tymi uczelniami, czy z tymi widziałem, czy one już całkiem zniknęły? Chodzi mi o taką rzecz, czy obecna emigracja, która ta najnowsza, czy mogła mieć jakieś ułatwienia w studiowaniu, w uzupełnieniu swoich studiów, żeby być przydatnym na angielskim? Nie ma, bo to był wydział prawa na... Chodzi mi o techniczne uczelnie. Uczelnie też były techniczne, ale one już nie funkcjonują. One funkcjonowały w tym pierwszym okresie powojennym, czyli 45-46, tam gdzieś do początku lat 50, a później z uwagi na brak słuchaczy, no one zostały zredukowane, bardzo stopniowo zostały zredukowane. Wiem co, jest taki historyk, który się tym zajmuje, ja o tym nigdy nie pisałem, mnie bardziej sprawy polityczne interesowały, natomiast tym takim badaczem jest Rafał Chabielski, przez samo H, Rafał Chabielski, i on opisując życie codzienne w pewnym sensie, życie społeczno-polityczne, podejmuje problem właśnie i uczelni wyższych, w ogóle oświaty. No jest Tadeusz Radzik, autor kilku książek o oświacie polskiej, oświacie na Wyspach Brytyjskich. Także to raczej tam proszę szukać i pewnie będą informacje. Już dawno nie ma tych uczelni. Nie ma tych polskich szkół. No, to po prostu w momencie, kiedy skończył się ten taki okres takiego ogromnego rozwoju tej polskiej emigracji, poprzez to, że oni przechodzili z wojska do cywila, to jeszcze wtedy był potrzebne. Później już przestały być potrzebne. To taka ciekawostka, że część Skarbu Narodowego wywoził ojciec Bartoszewskiego, o czym pisze w swoich wspomnieniach. Dziękujemy panu profesorowi za jednym z dyrektorów banku. Ale bardzo szybko. Dobrze. No, to ja tylko tak króciutko. Dobrze. Sprawa Miłosza rozdzieliła właściwie polski Londyn i Lafita, prawda? Mhm. Czy później, no bo kultura w Polsce była czytana, była znana, wiadomości Grydzewskiego w żaden sposób, prawda? Czy sprawa oddziaływania rządu londyńskiego na Polskę była istotnym elementem, bo pan profesor zna sprawę, istotnym elementem dla członków rządu, to znaczy czy to było istotne, żeby oddziaływać na kraj, czy też, że tak powiem, raczej, tak jak ja wiem, że jest to, że tak powiem, było to jakby trwanie w postawie, prawda? Niezłomnego, nieprzyjednanego. Dokładnie. To znaczy ja powiem tak, w tym pierwszym okresie, czyli gdzieś tak od 45 do początku lat 50, to nie było tylko trwanie, ta niezłomność i nieprzejednaność, ale również chęć jakiegoś oddziaływania, czyli również wysyłanie i emisariuszy, kurierów, przekazywanie prasy, broszur, ulotek i tak dalej, i tak dalej. To też była w pewnym sensie rywalizacja z kulturą paryską, no bo to była walka, no, czy ta idea Giedroycia, no, czy tutaj jednak troszeczkę
troszeczkę znacząco różniąca się od tego, jakim zasadom hołdował rząd emigracyjny. Natomiast później rzeczywiście pan ma dużo racji, dlatego ja nieprzypadkowo swoje książki kończę na połowie lat 50. Bo zmienia się charakter tej emigracji. To nie jest już taka emigracja walki, emigracja oboru, emigracja chęci zmiany czegokolwiek. To jest, to pan ładnie określił, to jest trwanie. Trwanie, czekanie. No, to tak chyba najkrócej mógłbym na ten temat odpowiedzieć. Dziękuję. No i nasuwa się taka refleksja, że w naszej historii wiele nam się nie udało, ale to nam się udało przetrwać, tak? Jakby przenieść państwo przedwojenne w czasy najnowsze, przeskakując w czasy najgorsze. Dziękujemy panu profesorowi. A tak jak mówiłem, proszę się zgłaszać tutaj po karty klubowe.